Happy birthday to you, happy birthday to me. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, wedding dream! Kochani, dziś mija dokładnie rok od momentu, kiedy powstał kanał Wedding Dream, więc jestem przeszczęśliwa. No i to jest chyba moment, w którym po prostu muszę zdmuchnąć świeczkę i pewnie nie powinnam mówić o życzeniu, jakie mam, więc nikomu nie zdradzę, że marzy mi się, żeby kiedyś na tym kanale było 1 000 000 subskrypcji. 3, 4 i... Moi drodzy, skoro rok, to moment podsumowań. Więc tak na szybko. Jesteśmy najprężniej rozwijającym się w Polsce kanałem o tematyce ślubnej. Po drugie, wyobraźcie sobie, że w światowym rankingu jesteśmy na 2. miejscu wśród kanałów o tematyce ślubnej, wyprzedzając takie sławy jak Martha Stewart, Kleinfeld czy Denob. A ten filmik, który teraz oglądacie, jest dokładnie 80., który publikuję tutaj specjalnie dla Was. Pierwszy film, który pojawił się na kanale, jest dla mnie szczególny, bo opisuje moje zaręczyny. A nic tak nie rozczula 5 lat po ślubie, jak takie wspomnienia. I powiedziałam tak i się bardzo ucieszyliśmy i mam wrażenie, że on odetchnął. Materiał o największej oglądalności i najbardziej go lubicie to moje ślubne wpadki. Film obejrzeliście mocną grupą już ponad 1 000 000 osób. Ten welon nie ma końca i oby końca nie miały Wasze lajki. Najczęściej komentowaliście filmy związane z naszym największym szczęściem. Wasze gratulacje i propozycje imion dla juniora bardzo nas cieszą. Najgorzej obejrzanym filmem było Do It Yourself z pakowania prezentów. Jaki prezent wolelibyście dać lub dostać? Taki? Czy może taki? Przyznam, że jestem trochę rozczarowana, bo jak świstak siedziałam i zawijałam je w te sreberka. Może w tym roku tak dla zasady puszczę Wam to jeszcze raz? Na dzień dzisiejszy ten kanał subskrybuje tyle osób. Wyświetliliście moje filmy tyle razy. Zajęło Wam to tyle minut, a w sumie tyle lat. I zostawiliście tutaj tyle łapek w górę i tyle komentarzy. I za to wszystko Wam serdecznie dziękuję i oczywiście namawiam do kolejnych łapek w górę i kolejnych subskrypcji i koniecznie naciskajcie dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnej premiery w przyszłym roku. No i co? Do zobaczenia w podsumowaniu za rok. A teraz zobaczcie, co czeka Was w przyszłym roku naszej działalności. Na pierwszy ogień idzie... Cześć! Dzisiaj w programie gość specjalny... Nie, słyszysz cały czas, żeby tylko na końcówkę mam. Jeżeli chcecie podkreślić swój brzuszek, to zdecydujcie się... A jak ja nie będę znała odpowiedzi na te pytania, to odeślę Was do mojego stylisty. Cieszysz się? A to jest niespodzianka. Od początku? Nie, aha. Jak doskonale wiecie, taki fason... Jeżeli macie ochotę podkreślić swój brzuszek, to zdecydujcie się na... Co? No? Tak. Jesteśmy gotowi? Tak. Proszę kamerę? Tak. Tak. Zapraszam ja i moja szczotka, a raczej szczotka-pustka.